Mateusz Kaniowski, jesteśmy po programie Face to Face pomiędzy Pawłem Jóźwiakiem i Boxdelem. Boxdel stoi po naszej prawej jakieś 2 metry. Pawle, co ty czujesz patrząc na to, że jest w zasięgu twoich rąk i nie ma tu ochrony? No to nic, no, że słuchajcie, w zasięgu moich rąk będzie jutro i tam też nie będzie ochrony, także to mi całkowicie wystarczy i jutro się skupię na nim. Zachowujesz klasę przez cały czas, i wczoraj, i dzisiaj. No, po to tutaj przyszedłem, żeby pokazać klasę i cieszę się, że mi się tutaj wszystko udało, zachować tą klasę. Jutro końcówka, już ostatni test, także walka, mam nadzieję, że tutaj też się sprawdzę i tyle. Natomiast Paweł, czytałem komentarze i siedzę sobie i mniej więcej wszystkie wyglądają tak samo. Paweł Jóźwiak pokazuje klasę, Paweł Jóźwiak pokazuje spokój, jestem za nim, sam w paszczy lwa. Wygrałeś nie tym, że byłeś agresywny tak jak wszyscy, tylko wystarczyło, że po prostu będziesz cichutko, będziesz kulturalny i ludzie odbierają cię jako bohatera. No, cieszę się bardzo i pozdrawiam tych wszystkich ludzi, co mi pozytywnie komentują, wspierają, naprawdę szacuneczek, wielkie dzięki, bardzo doceniam. Wiecie, ja tak naprawdę jestem po to tutaj, żeby pokazać klasę. Ja jestem facetem, który ma 40 parę lat, tak, prezesem Federacji Sportowej. Ja nie przyszedłem tutaj syfu robić, tylko ja tutaj przyszedłem pokazać klasę, pokazać jak można dymić, nie robiąc syfu. Tak, mam syna w wieku 16 lat, Oliwiera, który ogląda te wszystkie gale, bardzo się interesuje, jutro będzie na walce, jego wszyscy koledzy to oglądają. Ja chcę być tutaj dobrym przykładem dla wszystkich. To jest moja misja, tak jak powiedziałem. Ja przyszedłem tutaj z misją. Raz, żeby pokazać młodym ludziom, jak robić te dymy, nie przeginając. To jest pierwsza moja misja. Jutro się ta misja już skończy i będzie druga misja, czyli wykorzystanie pomocy tak naprawdę Boxdela do promocji sportowej federacji, jakim jest fan, tak? Bo ja go mogę lubić, nie lubić, ale jest bardzo znanym, ma bardzo duże rzesze fanów wśród młodzieży. Widzieliście się na Face to Face, dla tych młodych chłopaków on jest takim prawdziwym idolem. Także Michał będzie miał szansę zrobić coś dobrego dla rozwoju prawdziwego polskiego MMA, promując fan, tak? Bo to będzie gala mega sportowa w systemie pay-per-view z naszym rewanżem, a myślę, że Michał na tyle czasu już jest w tym świecie, że na tyle też pokochał to MMA, że on to zrobi z czystą przyjemnością. Ja nie zamierzam się na nim mścić, pokażę jak powinien wyglądać prawdziwy gospodarz, przywitam go normalnie, tam nie będzie żadnych podpuch i tak dalej, takich wszystkie przykre rzeczy, co mi tutaj spotkały, u mnie tego nie będzie. Brzmi to rycersko wręcz. Natomiast Paweł, dowiedziałem się od Michała, bo wczoraj sam pytałem o to wszystkich po kolei w wywiadach, czy Michał zostanie ukarany. I okazało się, że tak. 10% z jego wypłaty idzie na cele charytatywne po uderzeniu ciebie. No to super. No to wydaje mi się, że to jest ok. On sam wie, że źle zrobił, przyznał się tego publicznie, tego żałuje, no po prostu nie wytrzymał ciśnienia, nerwy mu puściły i tyle. No to jest męski sport, nie każdy sobie radzi z presją i tak już dalej. Już mu wybaczyłeś. Słuchajcie, no nie chcę już tego roztrząsać, to ja bym nie wybaczył, jakby dzisiaj dalej się chełpił i wyzywał, skoro wytłumaczył się, tak? Normalnie powiedział do mnie, że puściło mu nerwy i tak dalej, że wie, źle zrobił, dlaczego mam się nad nim pastwić? A przeprosił? Nie wiem, czy padło słowo wprost przepraszam. Nie chcę teraz skłamać, ale na pewno powiedział, że popełnił błąd i że wie, że źle zrobił, mi to wystarczy, już nie będę drobnostkowy, tak? 10% ci wystarczy. Ale to jest na cele charytatywne. Tak, tak, ale czy ci wystarczy wedle twojej opinii? No nie, no jest to okej. Okay. No, jest to dobre zadośćuczynienie. Ja nie jestem od tego, żeby karać, tak, zawodników, bo ja tu jestem w roli sam zawodnika, także no jak tak jest, nie wiedziałem tej sytuacji, dowiedziałem się od ciebie, że dostał karę, no jak tak zrobił, no to okej, okay, no mam nadzieję, że nigdy więcej tak nie zrobi, bo on jest włodarzem i powinien dawać przykład swoim zawodnikom, jak należy się zachowywać, a jak należy się nie zachowywać. A powiedz mi jeszcze, czy te 10% to jest mniej więcej ile pieniędzy? Jak sądzisz? Panie redaktorze. No co? No bez takich pytań. Ja... To nie twoje pieniądze, tylko jego. Ja nie wiem, to są tajemnice. Właśnie, ale pytam mniej więcej. Ty pytajcie Boxdela, nie mam pojęcia. Dobra, co poczułeś w momencie, jak wyszedłeś dzisiaj na wasze ważenie? Chciałeś się pokazać, a tam ludzie krzyczą, wypier, wypier. Poszedłem... Ale to ja jestem przyzwyczajony, widziałeś, żeby mi tutaj inaczej witali. No jut. No dobra, racja. No, nie, no. Natomiast ja poszedłem sobie do przodu sceny, bo chciałem zobaczyć, kto to krzyczy. No i to byli bardzo młodzi ludzie. Przerażająco młodzi, że używają takich słów. No dramat, to jest właśnie przykre. No mówię, dlatego jestem tutaj, żeby tym młodym ludziom pokazać mniej więcej, jak się zachowywać. Przecież można generować konflikty, wszystko i tak dalej, ale wcale nie trzeba robić kompletnej patoli. Wiadomo, że emocje muszą być, tym bardziej w świecie free fightu, bo nie może być tak grzecznie jak u moich sportowców, że oni wszyscy tylko mówią, że ciężko trenują, że dobrze się przygotowali i że klatka... Tak on zweryfikuje. No właśnie, no to ile można tego... Natomiast jedna osoba z twojego narożnika nie wytrzymała, był to trener Igor i widziałem, że
te młode oczy powinny się ustawić w kolejkę 40, my tak 40 po kolei. Młodzi sobie nie zdają sprawy z jednego, tak? To też nie popieram, że Igor tam w takich słowach... Nic złego nie zrobił, tylko tam to się... Muszą wiedzieć, że internet, a rzeczywistość to są dwa światy. W internecie możesz sobie komuś ubliżyć, każdemu, bo są anonimowe konta i tak dalej. Internet, tak jak i papier, przyjmie wszystko, ale w życiu rzeczywistym, jak obrażasz kogoś, to musisz się liczyć z konsekwencjami, tak? No. Też byłem zszokowany, bo ze dwóch z nich, jak już tam było głośno, to wszyscy zrezygnowali, ale ze dwóch jeszcze tam pyskowało i tak sobie myśleliśmy z chłopakami. Myśleli, że ochrona i tak dalej, jakby nie było ochrony, to by była inna śpiewka. Z tymi dziennikarzami tak siedzieliśmy, że o! Igor Kołaczyn to jest stara gwardia, na pewne rzeczy sobie nie pozwoli, żeby jego podopiecznego ktoś wyzywał w taki sposób, dlatego się zdenerwował, no. Kratka rzymska się jutro zamknie, 3×3 metry. Widziałeś kiedyś tą klatkę na żywo? Byłeś w środku? W telewizji tylko. Wiesz, jakie to jest małe? A nie możemy się odsunąć, bo nie będzie widać, ale... No to nie, no zdaję sobie sprawę, bo trenowałem w klatkach małych pod tą walkę, może nie aż tak małych, no ale to mi to pasuje. Właśnie, dlaczego uważasz, że ci to pasuje? Bo boksel jest cięższy. Taka mała przestrzeń powoduje, że on się mniej zmęczy, może szybciej cię... Ale jestem silniejszy od niego. Jesteś pewny? Jestem pewny. Czułem to nawet, jak się z nim przepychałem, że jestem od niego silniejszy. Okej, okay. I uważasz, że to dzięki temu jesteś premiowany w tej małej klatce? Wiesz co, w dużej klatce uważam, że dla niego byłoby lepiej, nie? Bo on się fajnie rusza, jest bardziej sprawny i mógłby jakoś biegać i tak dalej, mnie tam punktować, a tutaj to będzie napierdalanka, tak? Także kurde, tutaj moim zdaniem mi ta klatka pasuje, nie? I kurs na ciebie bardzo skoczył do góry, czyli ludzie mniej w ciebie wierzą niż wcześniej, ale to chyba dobrze dla ciebie. Ale wiesz, no kursy, no ja nie patrzę na to, w ogóle kompletnie się tym nie przejmuję. No, teraz na Fenie też bukmacherzy się w większości walk pomylili, także to... Kursy to jedno, a rzeczywistość to drugie, nie? To, co jestem pewny, jeżeli chodzi o wasz pojedynek, to, że cię będzie ciężko przełamać w tym starciu, w takim sensie, że ty nie będziesz się chciał poddać. Zawsze o tym głośno mówiłeś i faktycznie uważasz, że masz taki charakter, to jest sprawdzone, czy to jest po prostu tylko twoja teoria, że... Nie, ja jestem byłym sportowcem, także ten, no to wiem, co to znaczy walczyć do końca, może nie mam jakieś doświadczenia w walce takiej sportowej, tak, ale nieraz walczyłem w innych miejscach, może niekoniecznie sportowych, jak byłem rugbystą i tak dalej, to wiem, co to znaczy się tłuc do ostatniej kropli krwi, nie? Kiedy byłeś rugbystą? Przez ile lat? Wiem, że byłeś, ale ile czasu to trwało? To były dawne dzieje. No, Mistrzostwo Polski zdobywałem, to był chyba 94 rok, jakoś tak. Nie? Urodziłem się wtedy. No widzisz. Zwyczaj ty miałeś lat? 18. 19 dokładnie, wiesz, jak zdobywałem Mistrzostwo Polski. Czy byłeś mistrzem Polski w rugby i czemu przerwałeś? Ja w ogóle tak, od 11 roku życia trenowałem zawodowo tenis do 17, z racji tego, że osiągnąłem pewien poziom, a potem nie mogłem go przeskoczyć już, bo za późno zacząłem trenować, to przerzuciłem się w wieku chyba 19 lat najbardziej męską dyscypliną jak na rugby. Tam miałem dobrą podstawę fizyczną, byłem zawsze silnym koniem i nie znając zasad od razu dobrze mi poszło, się łapałem i do drużyny juniorów i do seniorów, tylko też tam miałem jakieś tam minęło, trenowałem te rugby, nie wiem, 3-4 lata. Miałem jakieś podejrzenie kontuzji, kościół mi przebiegł korkami po głowie, tak? Przez pół roku miałem podejrzenia krwiaka na mózgu, chodziłem taki, wiesz, wszystko mi wirowało, zaburzenie równowagi. Zarabiałem na tamte czasy, stypendium dostawaliśmy po 500 zł, także stwierdziłem, że to nie ma sensu, szkoda po prostu zdrowia, nie? No to zła historia, ale to na pewno możesz walczyć w MMA? Nie, no tak, spokojnie. To dawne historie, od tamtej pory miałem... Wiele różnych przypadków, że miałem rezonansy i tak dalej, także w mojej głowie to jest wszystko okej, okay, także easy. Bardzo dziękuję za wywiad, powodzenia w klatce rumuńskiej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie i trzymajcie za mnie jutro mocno kciuki, obiecuję, że dam z siebie wszystko. Dzięki.